Mamo, mamo, powiedz mi, dlaczego w tej ciszy nic nie słyszysz? Krzyczy tak głośno to dziecko w oddali, jakby z bólu i cierpienia je wyzwalali. Dlaczego w tych ciemnościach nic nie widzisz? Przecież stoi przed nami cały, na czarno ubrany mężczyzna. Jakby z piekła do nas zesłany, co szansę dostał na nowe życie po śmierci, by funkcję upadłego anioła w tym świecie pełnić. A może, gdy nas pozna, to zmieni swe zdanie. Może dobrem nagle zechce stać się i zmienią swą wolę anioły śmierci i otworzą przed nim spełnienia bramę. Ale, mamo, jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Dlaczego muszę w tym szpitalu za kratami siedzieć? Dlaczegoż pani doktor nie chce mi nic powiedzieć? Dlaczego co noc budzę się przykuty do łóżka? Dlaczego każdego ranka budzę się poobijany, jakbym w nocy toczył walkę ze strasznymi potworami? Mamo! Mamo, nie czuję się tu dobrze. W każdym liście mówię ci o tym. Dlaczego nie przychodzisz i mnie już nie odwiedzasz? Nie zawódź mnie dłużej i odpowiedz mi, inaczej nie będę już na tym świecie żył. Wezmę to ostre narzędzie, które z kuchni ukradłem i zasnę na długo. Lat 100, a może więcej, i śnić będę o mojej rodzinie. I wreszcie chociaż w snach przeniosę się do ciebie. Sypię się i chociaż ból przeszywa mnie, nie boję się, bo strach nie wyleczy, lecz pogrąży mnie. I chociaż boli głowa ma, bo może też jest zła. I myśli czarne mam, i myślę cały czas. Nie dowiesz się, czy ból, czy złość przeszywa mnie. Nie powiem. Bo do klatki pójdę precz. I żal mi będzie. I smutno też. Bo sam pragnę być, ale nie tak, nie wśród tych ścian, nie gdzie ty chcesz, lecz gdzie ja sam pragnę być, daleko. Spać i nie budzić się, nie myśleć już, nie mieć 100 głów ani nóg. Spać. Snów i marzeń ukryta. Pod błękitną kopułą nadziei patrzy wysoko. Ponad pierzaste obłoki wczorajszego jutra, czekając,
stąpa lekko, choć pewnie, krocząc ścieżkami ludzkiej myśli, przeciwstawia się diotymie. Uosobienie natury Erosa skradła serce poezji, chcąc iść przed siebie, sławiona kwiatami tego, co najpiękniejsze, ożywia. To dążenie do szczęścia, by móc dotknąć iskry, wierząc. Czemu mnie nie kochasz? Czy coś ci zrobiłam? Umyślnie kiedykolwiek skrzywdziłam? Spojrzeniem dałam do zrozumienia, że samą miłością nie uzyskam przebaczenia. Przebaczenia? Ale za co? Co ci zrobiłam? Tato. Dlaczego mama przez ciebie płacze? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Gdzie byłeś, gdy samotnie cierpiałam? Gdy twej miłości potrzebowałam. Gdy mama cię we śnie prosiła o pomoc, bo już sobie nie radziła. Jednak uśmiechała się zawsze i często mówiła, że mnie kochasz. A ja na to... Więc co ci zrobiłam, tato? Nie było cię wtedy. Nie ma cię teraz. Wiesz, myślę o tobie nieraz. O tym, co myślałeś, gdy mnie zostawiałeś. Mam ci teraz tylko jedną rzecz do powiedzenia. Ty... Zabrali mnie mamie, a ciebie wciąż nie ma. Jedna myśl nurtuje i czeka wciąż na to. Aż kiedyś mi odpowiesz. Co ci zrobiłam, tato? Dostaję. Uśmiecha się przepiękne. Dłonie zaciera. Zbył się ziarna. Plonów więc nie ma.
Przecież to tylko parę liter. Chwila, aby wyrzec. Moment, żeby zranić. Przecież to tylko słowo. Słowo potrafiące zranić, stłamsić, zniszczyć, zabić, zabić ducha. Tyle już duchów zawisło. Dlaczego więc rzucasz słowem? Siedzi. Samotne, młode i ciche. Nie mówi nic, nędzne dziecię. Nie spojrzy w górę na niebo błękitne. Ale uwodzić będzie tę piękną i brudną ziemię. Wzrok leży na tej powierzchni. Dusza uleciała niebem poza, odgrodzone od poletka, zamknięte w szklanym bezładzie własnych skłonności, pragnień, zamiarów. Niedostępne patrzy na nas jak na fiołych, głupich, ale nie napastników, ani przyjaciół. Co myśli, gdy nas czuje? Co może myśleć, czując zdradę? Nie może już patrzeć się na nas tu. I oczy wydługuje, a iskry lecąc przebijają czarne wieżeje szczęścia jak strach. Teraz samotne dzieciołka. W mojej głowie siedzi Pan, który wobec mnie pewien ma plan. Najpierw będzie mnie obserwować z ukrycia, potem każdą sekundę mojego życia powylicza. Pewnego dnia, gdy wyjdę na spacer wieczorem, on nieproszony dołączy się do mnie. Choć jego obecność nie będzie mi w smak, to nic z tym zrobić nie będę mogła. Taki to Pan. Choć jeszcze ani razu na oczy go nie widziałam, jednak jego głos w głowie ciągle posiadam. Jego obecność zawsze czuć będę, aż wkrótce się ujawni i na odwagę zdobędzie. Choć dla mnie to nie będzie dobry czas, ponieważ to porwanie, taki jego plan. Metody drastyczne on będzie stosować. Przed śmiercią jeszcze zdąży doznać tych uczuć mi dotąd nieznanych, takich jak ból czy bezsilność, tak naturalnych. Pytanie teraz mogę zadać Tobie. Pomożesz mi? Czy będziesz siedział razem z nim w mojej głowie? Dlaczego uciekasz, gdy mnie zobaczysz? Czemu wzrok odwracasz, gdy widzisz, że płaczę? Gdy jesteś potrzebny, nigdy cię nie ma.
Odzywasz się czasem od chcenia do niechcenia. Mimochodem udając, że cię nie obchodzę. Jestem? Jesteś. Ale jakby nie było. Uśpiony. Rozmarzony. Nieobecny. Widzisz, co robię. Czemu nie reagujesz? Przecież wiesz, że ja się tylko buntuję. Chcę, byś wrócił. Ty, nie ja. Lecz ty nadal niczym nie wzruszony. Odrzucasz mą prośbę, dając do zrozumienia, że chcę. Czy nie chcę? Nie. Bo mnie już tu nie ma. Ból, cierpienie, nie moje przeznaczenie, bo od dawna mam tylko jedno marzenie, tak żywe niczym wspomnienie. To ty jesteś moim schronieniem. Pochłonęłaś moją duszę, to przez ciebie cierpię katusze. Smak rozkoszy. Ciepło warg, chore serce, zero skarg. Ocalałem dzięki tobie. Daj mi tę noc, nikt się nie dowie. Moje usta, twoja łza, płomień próżności, ty i ja. Krwawi serce, dusza płacze. Czy cię jeszcze kiedyś zobaczę? Gorzka chwila, gorzka łza. Krótka noc, ty i ja. Chore serce, zero skarg. Smak rozkoszy. Ciepło, warg.